Przestrzelone z bronią o dużym kalibrze znaki drogowe symbolizują nieposłuszeństwo Sardyńczyków wobec włoskiego zwierzchnictwa. Podobnie bezkompromisowy, co tutaj Siluzie, jest teren, po którym Sardyńczycy chodzą i jeżdżą. Na pokrytej w 90% górami Sardynii życie jest wyjątkowo trudne, także dla uczestniczących w rajdzie tej wyspy motocyklistów. Na uciążliwy teren narzekają wszyscy. Dzisiaj było kilka naprawdę konkretnych podjazdów. Jechało się, nie wiem pod jakim kątem, ale praktycznie pionowo pod górę, po skałach. Szlaki są bardzo wąskie, a oprócz tego pył i kamienie. Nigdy nie wiadomo, kiedy jadąc po wąskiej drodze, która względnie dobrze wygląda, po prostu wpadniemy w takie wymyte kamienie, ogromne głazy. W tak trudnych warunkach rozgrywany był czwarty etap rajdu, na którym dobrze radził sobie Kuba Przygoński, choć nie ukrywał, że o zwycięstwo będzie trudno. Pewnie się mi jedzie i łapie po prostu ten teren. Niestety ciężko jest rywalizować tutaj z zawodnikami z Hiszpanii, z Portugalii, bo oni po prostu na co dzień pod domem mają taki teren. Przygoński utrzymał 13. pozycję w klasyfikacji rajdu. W ogólnej klasyfikacji Mistrzostw Świata zajmuje 3. miejsce, więc walka będzie trwała do samego końca, bo na potknięcia Polaka liczy czający się za jego plecami Paulo Gonçalves. Obecnie jestem 4. i bardzo chciałbym wyprzedzić Kubę. Kuba? Na szczycie klasyfikacji rajdu rządzą i dzielą Hiszpanię. Po triumfie Marka Komy na poprzednim etapie ze zdwojoną siłą zaatakował Jordi Villadoms. Wszystko idzie świetnie. Wygrałem dzisiaj etap i powróciłem na czoło klasyfikacji rajdu. Do końca został tylko jeden etap i mam nadzieję, że dobrze go pojadę. W klasie Open Trophy Jacka Czachora zawiódł sprzęt. Jechałem bez tylnego hamulca. Jakoś się doczłapałem do mety. Straciłem właściwie minutę, bo wyprzedził mnie zawodnik, który za mną jechał. No niestety miałem większe straty na neutralizacji, tam gdzie mieliśmy tankowanie, no bo cała naprawa, naprawialiśmy to 25 minut. Na potknięciu kolegi skorzystał Marek Dąbrowski, który wyprzedził go na tym etapie, a w generalce awansował na 6. pozycję. Mimo problemów Czachor utrzymał 4. miejsce w swojej klasie.